Morza szum, ptaków śpiew, chociaż nie słychać. Złota plaża pośród drzew. Wszystko to w ciepłe dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Siala la 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 la. Siala la 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 la. Tak trochę próbuję podenerwować ciebie. Jeżeli musisz siedzieć gdzieś tam sobie i nie możesz być właśnie na plaży, gdzieś tam na wydmach. Ja zrobiłem coś dobrego dla siebie od niepamiętnego czasu i szaleńczo wyrwałem na godzinę nad morze. Musiałem przebyć kilka godzin, żeby sobie po prostu na chwilę sam ze sobą pobyć i posiedzieć tak w Wigilię Zesłania Ducha Świętego tuż przed tym uroczystością. Mam taką swoją miejscówę tutaj nad Polskim Morzem, gdzie przez lata przyjeżdżałem z dzieciakami. Być może się to znowu uda niedługo, ale tutaj sobie uciekam. Pozdrawiam z tego miejsca, nieopodal Krynicy Morskiej, bo tutaj jestem, blisko Piasków. Wszystkich z południa Polski, wszystkich na Podkarpaciu, gdzieś w okolicy Krosna, w okolicy Przeworska, Rzeszowa, Przemyśla, ale też wszystkich, którzy są gdzieś tutaj w okolicy. Jak się czyta liturgię, z uwagą się też słucha dnia dzisiejszego, czyli niedzieli Zesłania Ducha Świętego, która w zeszłym roku wypadała nieco później, bo mieliśmy później święta Wielkiej Nocy. To było na początku czerwca, a teraz już Boże Ciało będzie przecież w samej końcówce maja. To warto się wsłuchać w to, że kiedy tam kupę chłopa siedziało w tej sali na górze i trzęsło portkami, modlili się po raz kolejny, już prawie w dziewiąty dzień, o to, żeby przyszedł ten, który jest zapowiadany przez Zmartwychwstałego, który mi się przez te 40 dni ostatnio objawia i tak naprawdę uargumentowuje i urealnia siebie, uautentycznia to, że rzeczywiście on jest, bo przychodzi ze śladami męki w swoich ranach. I pokazuje im te rany zupełnie na spokojnie. Najpierw zostawia im śniadanko, potem pyta, tak jak wczoraj Piotra, jak już tam żołądek był pełny i wtedy mógł słuchać, bo u faceta jest tak, że jak żołądek jest pusty, to nie jest słucha. Więc kobiety warto, żeby zwróciły na to uwagę, że jak u faceta jest pusty żołądek, to cię nie wysłucha, choćbyś mu tam mówiła najlepsze rzeczy. I kiedy te chłopy sobie tam siedzą, to w środku nich siedzi taka kobieta, która jest matką Jezusa, Zmartwychwstałego. I tak w zasadzie to trochę dzisiaj też o niej będzie. Ale przed chwilą zapałem sobie taki pieniek. Lubię sobie takie artefakty zbierać, a szczególnie po burzach tutaj, po sztormach. I różne takie rzeczy sobie zbieram, które mi coś przypominają. W zasadzie opalony pieniek i nic w nim pięknego, ale jak się na jego fakturę spojrzy, to trochę mi to przypomina nasze życie, że też powieje, coś się przypali, ale wymuska go jeszcze tutaj piasek, który go wyrzuca z wodą na brzeg i ma swoją urodę. I powiedziałbym, że to dokładnie tak samo, jak przychodzi w takim wietrze, który trochę wpada znienacka do pokoju twojego mieszkania, potrzaska trochę oknami, drzwiami, zrobi się przeciąg i nagle się odpalają im języki, każdy gada po swojemu, wszyscy się rozumieją. I to podzielenie trochę tych języków, żeby ten duch mógł się rozejść, to też ma swoją urodę tak naprawdę. To, że czasami rozmawiamy różnymi językami miłości. Można sobie taką książkę znaleźć, 5 języków miłości, na której niektórzy trenują. Ale bardziej sobie zobacz, jakiego języka miłości ty używasz, a jakiego języka innego używasz w komunikowaniu się z bliskimi. Dzisiaj w drugim czytaniu, które dla mnie po prostu jest kopalnią, że sobie będę siedział jeszcze chwilę tutaj na plaży i będę z niego kopał i czerpał. W międzyczasie idę sobie, mam tylko 5 minut, żeby zanurzyć płetwy. To w tym drugim czytaniu jest taka wzmianka, że jest różnica między ciałem a duchem w nas. Bo jesteśmy dwujednią, mamy i ciała, i ducha. Ale zimna woda! No i co innego chce duch, a co innego chce ciało. I to czasami w przeciwnych kierunkach. I mamy takie rozerwania w sobie. Mamy takie pęknięcia. Trochę jak tutaj, że tu jeszcze są kupy. Ale to też mamy w swoim życiu takie różne odchody sytuacyjne. Jest to takie pęknięcie jak tutaj i się odłamuje. Co innego chce ciało, co innego chce duch. Moje nogi też teraz chcą wyjść, bo jest tak okropnie zimna woda,
że wywalam na góry. Się nie da. Taka kryoterapia mała. Ale zmierzam do tego, że tam jest opisane, że ciało ma inne potrzeby, duch ma inne potrzeby i one nie stoją na jednej półce i nieładnie jak statuetki twojego życia się po jakichś Oscarach ustawiają. I teraz wiedząc, co pochodzi z ciała, co pochodzi z ducha, co pochodzi z ciała, co pochodzi z wnętrza tego ciała, tam gdzie jest umiejscowiony duch, my najmniej obsługujemy ducha i jego potrzeby, bo najczęściej obsługujemy to, co nas zakrzykuje ciało, albo ciało innych, co nam komunikuje, albo wrzeszcza czasami. Albo jak ktoś wpadnie jak wiatr do chaty i zrobi zadymę, potrzaska, poparzy innych wrzątkiem, no to wcale nie jest to zesłanie Ducha Świętego. I zmierzam do tego, może jeszcze nigdy nie miałaś, czy nie miałeś zesłania Ducha Świętego, to może to jest najwyższy czas po to, żeby się podłożyć pod fontannę. Nie wiem, czy kiedyś zdarzyło ci się być na jakimś placu miejskim, gdziekolwiek idzie, gdzie ktoś zastosował właśnie fontannę, że gdzieś rzucił ktoś fontannę. I często obserwujemy dzieci, że się bawią na jakimś tam miejskim placu, na jakimś tam rynku, na jakimś fajnym akwaparku. I położyć się pod taką fontannę, gdzie dzieci albo przez to przebiegają, ale położyć się tak pod tą fontannę, żeby ona oblewała spokojnie ciało i spływała po nim i żeby składała, dawała trochę rzeźkości. I ja cię zapraszam, żebyś w tym roku położyła się i położył gdzieś blisko Maryi, bo to ona jak z fontanny dała Ducha Świętego, bo była jedynym człowiekiem, który wtedy już był po zesłaniu Ducha Świętego z racji na to, że przyjęła do swojego łona Jezusa, który się począł, uwaga, mocą Ducha Świętego, więc się ten Duch Święty z niej wylewał. Jak ona tam była między nimi, to nie chodziła sobie gdzieś tam, no chłopcy, nie martwcie się, poklepywała ich tam po ramionach, tylko ona była w całym środku tego zamieszania i to z niej się wylewał ten Duch Święty, jak z amfory na zewnątrz, po prostu kipiało z niej, jak z wulkanu. I to się odpalali również dzięki niej, więc zapraszam cię do tego, żebyś sobie w tym maju gdzieś blisko tej swojej Maryi usiadła, tak, żeby poprosić, żeby z niej i przez nią przepływający ten duch wylewał się na ciebie, na twoją rodzinę, na twój dom. Może zrób jeszcze gdzieś jakąś, może masz kapliczkę, grotę, gdzieś figurkę Maryi postaw w takim miejscu gdzieś w domu, żeby przez nią się modląc wspólnie obok niej, jak koło fontanny, wypraszać ten strumień Ducha Świętego, który będzie jak wiatr, który będzie jak taki zefir, czasami z burzą, taką majową wiosenną, dla oczyszczenia, dla uświęcenia, dla wypłukania pewnych też rzeczy, żeby tak było wyślizgane, czasami trochę przepalone, żeby ten olej też Ducha Świętego cię namaścił, żeby ten ogień Ducha Świętego cię wypalił, żeby ta woda żywa, która się z niego będzie wydobywała, niech cię podleje tak soczyście. Ja tymczasem muszę zawijać i zbierać mandżur. Jeszcze ostatnia kryoterapia chlapu-ciapu. I jedziemy z koksem. No to nie ma co. Ale jest boska woda. Myślę, że z 2 stopnie to maks. Ale co tam? Trzeba coś zrobić dobrego dla siebie. Tego tobie życzę. Na tą niedzielę zesłania Ducha Świętego, co by z niej wykipiał Duch Święty na ciebie. Amen.